Witam, tutaj Walki, to jest Tropico 2, Zatoka Piratów, odcinek kolejny, czwarty. I wyprawiamy nasze statki właśnie na rejsy i jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Tylko zanim ci wszyscy piraci się tu zbiorą, to trochę potrwa. Stan wyzwanie na pokład, ci też. I tutaj mamy dwóch na pokładzie, tutaj jednego na pokładzie. Ci tutaj na dziewkach, ten tutaj w szulerni siedzi. I reszta nie mam pojęcia gdzie. No i serio, gdzie oni są? W domu nikt nie siedzi. W ogóle się jeszcze nie dorobili, żeby sobie namiot postawić ci wszyscy z branki. Aha, bo ja ich dopiero zatrudniłem. No dobra. To oni wszyscy idą gdzieś tam, nie wiem, czy z więzienia, czy z mojej kwatery. Dobra, nasz ket wypłynął. Mam nadzieję, że go nie stracę. No kurczę, ileż można okrętów tracić. Zdobyłem łupy. To jest jakiś plus, ale ostatnio zdobyłem łupy 3 razy i 3 razy zwerbowałem rekrutów. I cholera jasna, straciłem okręt. Dobra, kolejne łupy. Może jakąś kasę zdobędę. O, wracamy! Jest! Kurczę, dużo hajsu. Wstawiamy na jakieś 2000, jak nic. Uwaga! 2100! Jest! I 4 armaty, 1 ofiara. No kurczę, wyście sobie zasłużyli normalnie na podwyżkę jakąś. Ja jestem na plusie, mam kasę na plusie, niesamowite. I nasz ślub wypłynął w ogóle. To też jest dosyć fajna sprawa. Dobra, kurczę. Ślub, teraz ty też musisz poradzić sobie lepiej niż Ket. Aż za nim mówiłem normalnie. O, zwerbowałem młotów. Czemu ja mam taki problem z tym słabym? Zwerbować. Zwerbować. To nie jest takie trudne. Dobra, zdobyłem łupy, zwerbowałem łotrów. Dobrze, dobrze. To będzie trochę dłuższy rejs, mam nadzieję, bo to jest większy okręt, ma więcej racji żywnościowych i tak dalej. I... Dobra, oj, żeby mnie zatopił. Jest, wracamy, wracamy. Kurczę, to był dobry rejs. Uwaga, 2400, mnóstwo artylerii, 3 bogatych jeńców i mnóstwo rekrutów. To mi się podoba. No, tak te rejsy mają wyglądać, kurczę. Dobry, kurde, ale sobie zasłużyliście dzisiaj. Mamy... Prostak! Prostak, ej! Proszę bez takich. Prostak! Dypangimła. Przekleństwo! Ten to zaszalał, nie? Bucze, ale powiedział. Dobra, to ci piraci niech sobie odpoczywają. To teraz zadowolenie trochę podskoczyło, znowu, mamy znowu świeżą krew, tak jakby. Czy oni są po prostu zadowoleni, bo tak fajnie mam wyspę urządzoną? O, nie wiem. Bogaty jeńc, zajęcie, obżera się. Jaki ja za was okup dostanę? Za ciebie stówę. Za ciebie stówę. I tu jeszcze jesteś, ono tu. Za ciebie też stówę. I chyba im dłużej oni siedzą na wyspie, tym ten okup jest większy, jakoś tak to działa. Także mam 300, mam 300 dolarów, tak jakby zawsze pod ręką, jakbym bardzo potrzebował. Taka inwestycja, nie? Dobra, ale kurczę, jestem zadowolony z tego rejsu teraz, ale im fajnie poszło. Tylko czemu tu racji żywnościowych nie ma? Nie, jest, są tu racje w tym doku. Dobra, już załadowali. Tylko chwilę mi to zajęło, dobra. I ja sobie zbuduję fregatę. Zaszalejemy, kurczę, i sobie zbuduję fregatę. Ja nie wiem, na razie ona będzie po prostu chyba sobie pusta stała. Ale już się będzie tutaj buja. Zobaczcie, jaki piękny okręt potężny. Kurczę, ale fajnie. Ale fajnie, mam fregatę. Ja chciałem chyba szkutnika porwać w ogóle, nie? Ostatnio. Porwij rzemieślnika. Szkutnik. Proszę płynąć. Jeszcze jednego sobie porwę, z drugim okrętem też polecimy. I ten od razu chyba nawet będzie mógł wypłynąć. Tak jest. Ci od razu mogą wypłynąć. Ci nie, bo nie mamy kapitana na pokładzie. A tutaj taką załogę, myślę, że taka załoga mi wystarczy do porwania tylko jednego gościa. Zaraz powinni wrócić. Jeszcze mi się nigdy nie udało stracić okrętu przy misji porwij rzemieślnika, ani przy napaść na osadę. Są dosyć bezpieczne. Znaczy, mamy szkutnika. Tutaj już dwóch jest i zaraz będzie trzeci, także ten piękny, nowy, błyszczący okręt, pachnący świeżo bejcą i lakierem powinien zostać szybko wybudowany i będę sobie mógł go po prostu postawić tutaj, niech się już pomału wyekwipowywuje. I ja sobie jeszcze przy okazji pojadę, nie popłynę sobie, już 250 sztuk złota potrzebuję. No to ci wyproszę na rejs. Fajnie wam ostatnio poszło, więc mam nadzieję, że... albo nie, albo tak. Nie, bo myślałem, że ich jeszcze wpuszczę na chwilę do szkoły tutaj, żeby się szermierki poduczyli trochę. No ale tu już wracamy ze szkutnikiem kolejnym.
Dobra. Dobra, wy sobie pójdziecie teraz na brzeg, sobie poodpoczywać i tak dalej. Szybki luk, czy ja czegoś nie potrzebuję? Prawdopodobnie domów masażu mam trochę mało. Szulernia jest pusta, jedna i druga. O, fajnie, dobra, ale cygara bym mógł zacząć produkować już tak na dobrą sprawę. Ktoś znowu ucieka. Kuźwa, czemu wy uciekacie, jeńcy pieprzeni, no? Gdzie jest Backspace? Halo? Backspace. Pani ucieka, tak? A tu jak jest jakiś pirat zaraz obok? No zaczną do ciebie strzelać czy coś? Nie, to jest... No tak, to jest załoga. O, została postrzelona kobieta. Pani rolnik Elvira Hernandez. Zajęcie umieram. To mnie tak zniszczyło ostatnio. Zajęcie umiera. 31 lat miała, no. Była uciekać z takiej pięknej wyspy. A, bo ona pracuje tutaj, tak? Także tutaj nie mają za bardzo tego wszystkiego, czego sobie życzą. No tu mają właśnie na czarno akurat. Dobra, to tu możemy coś postawić takich z tych rzeczy. Porządkowane dekoracje. Niech tu mają, tylko tak, żeby mi to o te pirackie rejony tutaj nie zahaczało za bardzo, bo to by było dosyć przykre. Piraci bardzo lubią anarchię i te sprawy. Dobra, to powinno troszeczkę naprawić sytuację. Jeszcze... rozrywka? Nie, gdzie to było? Nie w kontroli jeńców, gdzie były takie jakieś anarchiczne rzeczy? Uporządkowane krzewy? To też są uporządkowane dekoracje. Tu jeszcze mogę jakieś postawić z tych rzeczy, bo to jest fajna rzecz, a tutaj mam jeszcze na żółtym wszystko. Tutaj też na żółtym, co się dzieje? Że ja tutaj przed chwilą ogarniałem sytuację. Dobra, skończyło mi się drewno. To jest dość smutne, ale drewna powinienem mieć dosyć szybko znaczną ilość. Tu mam 660 drewna w tym obozie drwali, gotowe do przetransportowania do tartaku. A w drugim obozie drwali mam 480. No właśnie, tartaki się po prostu nie wyrabiają. Ja tu muszę mieć jakiegoś nadzorcę, żeby ich mógł chłostać, bo oni najwyraźniej po prostu za wolno pracują w tych tartakach wszystkich. Dobra, czy wy w ogóle wypłyniecie dzisiaj? Gdzie jest jeszcze ten jeden pirat? Gdzie? Co pan robi? Czy ty wiesz, że na ciebie cała załoga czeka? Coś ty tu za jeden zagałgan? Zagałgan jesteś. 22 lata, jaki młody. Młodszy pirat. Ricardo Ferrer z Barcelony. Ladacznica na niskim poziomie. I grog. No dobra, ale po tym rejsie to zobaczysz, że na wyspie powstały nowe domy masażu, więc powinieneś być zadowolony. Nawet mógłbym się pokusić o wypuszczenie statku po wykwalifikowaną dziewkę, jakkolwiek by to ciekawie nie brzmiało. No tylko, że oczywiście nie mam hajsu, więc jak ten statek wróci z wycieczki, to powinienem mieć na tyle już funduszy, żeby porwać wykwalifikowaną dziewkę i im zafundować burdel. Zdobyłem łupy. To dobrze, proszę tylko się nie zatapiać. By było całkiem sympatyczne z waszej strony. Domy masażu tutaj jeszcze powciskam gdzieś, gdzie się da. Kolejne cztery. Dobra, ktoś znowu ucieka z mojej wyspy. Nie, nie, ja możecie uciekać, kij wam w oczy. 2400 zdobyliśmy dolarów, dwie armaty, trzech bogatych jeńców i dwóch rekrutów. I żadnego nie straciliśmy, całkiem spoko. Dobra, poszli w miasto, że tak powiem, się zabawić. Jak tam nasza... jak co to było? Fregata, o właśnie. Nasza fregata całkiem sobie ładnie tutaj już wygląda. O, jaka fajna! Już nie jest żółta. Ile to ma dział w ogóle? Czy wy to widzicie? Ja się nie wypłacę za te działa. Ja sobie muszę tego inżyniera tutaj skołować jak najszybciej. No. Zakończyliśmy. Jak to się nazywa? Szalona katastrofa. Ja bym go nazwał Titanic, ale trochę mi szkoda, bo... To by było smutne, jakby zatonął gdzieś podczas rejsu. No, no i tak, mamy pełno racji żywnościowych, a wszyscy już na ten okręt. Nie, na razie mi stąd wypieprzać. Shiftem można zamknąć tak jakby tutaj miejsca. Ja was tu na razie nie chcę, bo nie mam w ogóle tutaj ekwipunku na tym okręcie, także bardzo mi przykro, ale na razie będziecie zmuszeni do pracy na tych mniejszych okrętach. Ja muszę chyba sobie więcej tych działek budowlanych tutaj ogarnąć, bo się chyba jakby kończą puste. Mam znowu 68 drewna, więc na coś tam powinno wystarczyć. Ło, otwieram znowu. Próbuję się poruszać na mapie wsadem i to za bardzo nie chce działać, nie wiem dlaczego. Nie ma takiej opcji, strzałki tutaj są, to są starsze gry, tutaj nie było takich... Kto w ogóle o wsadzie myślał w takich grach wtedy? Dobra, niech mają tutaj gdzie spać, gdzie sobie łupy swoje kitrać. Całe miasto tutaj zrobimy zaraz po prostu.
pirackie, dobra, i to wystarczy, tyle miejsc. Tu jeszcze jakieś jedno dodam, tu będzie jakaś ścieżka, znowu w tamte rejony. Okej. No, jak widzicie, nasz pierwszy kapitan już sobie całkiem poważnie rozbudował domek. Już ma normalny dach na tym. I normalne ściany, już nie wieje w środku przynajmniej, bo przez te dechy to tak coś mi się wydaje, że przewiewa tu i ówdzie. Piracka chatka też, to są ci, którzy są najdłużej z nami, zwykli piraci, którzy się trzymają, nie zginęli jeszcze gdzieś tam. Dobra, ja was bym chętnie wyprawił, czemu? A nie, dobra, slup. Ja bym was chętnie wyprawił znowu w morze, bo całkiem wam tu fajnie idzie w tej cieśninie kubańsko-jamajskiej. Także płyńcie. A wy popłyniecie po wykwalifikowaną dziewkę. Albo po inżyniera. Najpierw po dziewkę, a potem po inżyniera. Niech będzie w ten sposób. Teraz to już zajmie coraz dłużej wyprawienie tych statków, bo zanim ta cała załoga się tutaj zbierze, wyjdą z tych wszystkich miejsc, w których byli, to teraz będzie coraz dłużej trwało, bo naprawdę oni będą mieli coraz bardziej wygórowane potrzeby. Zresztą zaraz zobaczymy. Towarzystwo jest na niskim poziomie, ale zbudowałem przed chwilą te wszystkie rzeczy, więc powinno być lepiej. No i tak to jest całkiem nieźle. Co do jeńców, też jest całkiem nieźle, lepiej niż było poprzednio. Co jest na najniższym poziomie? Porządek w dalszym ciągu. Porządek i... Co, nie wiem, ale religia jest już ogarnięta, także to jest dobrze. Czemu im jeszcze porządek przeszkadza? No tym, co na przykład tym tragarzom, co tutaj sobie łażą, no to tu porządek im może przeszkadzać, bo tam są piraci, więc oni nie lubią porządku. Ale tutaj myślę, że w tym naszym głównym rejonie powinno być nieźle. Co ja tu sobie mogę jeszcze zbudować? Czego mi brakuje? Na razie wszystko mam, co potrzebuję. No te cygara może bym chciał i działa robić, ale no do tego muszę najpierw mieć oczywiście odpowiednich ludzi. Tu jeszcze jednego pirata chyba potrzebuję, żebym mógł wypłynąć. Dobra, popłynęli, we trójkę tylko popłynęli, ale to jest mały stateczek, więc dadzą sobie radę, mam nadzieję. I zaraz jak wrócą, popłyną po kolejnego. Proszę bardzo, wracają. O, 5 mi nowych rozbitników. 5 mi przyszedł, dobra. Mamy wykwalifikowaną dziewkę. Oni w ogóle z nią przypłynęli, ja nie wiem jak ona tu żywa w ogóle dotarła. Melissa Moa, 27 lat. Z Brest. Dobra. Porwij rzemieślnika i płyniecie po... inżyniera czy po cyrulika? Czekajcie, cyrulik produkował... Nie. Producent cygar po prostu. Dobra, cyrulik to by chyba gościł od apteki, nie? Czy coś takiego. Popłyniecie po producenta cygar, a następnym razem po inżyniera i potem będziecie mieli dłuższą przerwę. Niech będzie. I tymczasem budujemy nasz tutaj upragniony burdel i salon urody. Tylko gdzie by go zbudować, tak żeby było dobrze? Zbudujemy go tutaj, myślę. Ja to chcę mieć jak najbliżej właśnie tych do... Nie! Slup straciłem. Kurde. A to gałgany jedne. Okręt piracka skarbnica poszedł na dno. To sobie... to był slup, tak? Najsilniejszy kurde z okrętów krótkiego zasięgu. Czemu ja go straciłem? No, to nie miało tak wyglądać. Kurcze. Dobra, płyńcie po tego producenta cygar, niech będzie. No cóż, więc odpalamy w takim razie ten okręcik. Nie przypisano kapitana, ale jak wróci nasz kapitan, to powinni od razu tutaj przyjść. Ile mi jak będzie kosztowały muszkiety? $1000, masakra. Aby musiał te... Czemu tych muszkietów w ogóle tak mało produkują? Co się tu dzieje? Halo? Rusznikarnia, bo tu jest tylko jeden rusznikarz. No dobrze, będziemy musieli porwać chyba kolejnego rusznikarza niedługo. Tymczasem proszę już wypłynąć po producenta cygar. Wiecie, przynajmniej piraci będą zadowoleni, będą mieli cygara i w ogóle. Towarzystwo spada, ale powinno zaraz wzrosnąć, jak zobaczą, co tutaj się buduje. Burdelik. Dobra, mamy producenta cygar. Kurde, aż mi się smutno zrobiło normalnie, jak ten okręt straciłem znowu, no. Ja pierniczę. Tak dobrze szło. Ja ich muszę po prostu wykoksić na tyle, żeby byli po prostu mistrzami
władaniu szablą i tak dalej, to wtedy to może będzie miało jakiś sens, albo zmienić tryb zabordażu na ostrzał, czy coś takiego. Możemy spróbować ten ostrzał, no. I tak jakoś szalenie dużo tych jeńców i rekrutów nie potrzebuję na razie, więc niech może i ostrzał spróbować, tylko muszę mieć działa do tego. I umiejętności obsługi działu. No cóż. Produkcja, fabryka cygar, proszę bardzo. Postawimy to sobie gdzieś, nie wiem. Tu jeszcze może dróżkę sobie jedną zrobię. Taką i taką. I tu będzie produkcja cygar, fabryka cygar, proszę bardzo, tu. I do tego potrzebujemy jeszcze tytoń, farma tytoniu, proszę bardzo. I tutaj zaraz rzut beretę, mamy odpowiednie rejony, dwie farmy tytoniu sobie tutaj postawię. I to nam powinno znaczy. W ogóle jak tam te papaje i banany? Tutaj jest 12 bananów, 0 papai. I to chyba jedyne miejsce, w którym można takie rzeczy dostać, co? I tak czy nie? Chyba tak. To co się z tymi papajami dzieje? Halo, papaje? Farma bananów, farma papai. No tu jest 62 papaje, tu 137 bananów. Także mamy tego sporo. A nie ma komu tego jeść. Także ja może sobie zrobię jeszcze jedną spelunę szmuglerów. Co by nie było złym pomysłem chyba. I też ją tutaj jakoś spróbuję zrobić jedna koło drugiej. Nie, to tutaj się nie zmieści, więc przedłużymy troszeczkę ścieżeczkę. Tak. I tak, dobra. Gdzie to było? Spalona szmuglerów, proszę mi tutaj to zbudować ładnie. O, ślicznie. Co jest jeszcze pełne? Szulernia jest jeszcze pełna. Na szulerni zarabiamy kasę, więc to jest fajna rzecz całkiem. Tutaj będzie jeszcze druga szulernia. W szulerni też będą cygara sprzedawali. Także będą dwa miejsca, w którym będzie można dostać cygara na wyspie. Także będzie całkiem spoko chyba. Nie wiem, czy nie przesadziłem, że zbudowałem dwie farmy tytoniu, ale... Nie wiem, zobaczymy. Najwyżej zaraz sobie popłyniemy właśnie. Miałem porwać wcześniej... A, nie stać mnie. Miałem porwać wykwalifikowanego kupca, zrobić zatoczkę szmuglerów i sprzedawać nadmiar tych wszystkich właśnie bananów, na przykład papai, co ja tutaj mam. Czy ja w ogóle mogę banany sprzedawać i takie rzeczy, czy tylko już gotowe jakieś rzeczy? Zaraz, moment. Broń rum wypieka... Wypieka, przepraszam. Broń, rum, piwo, wypieki i cygara mogę tam sprzedawać. Piekarnia. Pyszne ciasta z bananów i papai można robić. To by był fajny pomysł, tylko że z kolei dopiero wypieki można jeść w gospodzie i w taniej jadłodajni. I do tego potrzebuję mieć wykwalifikowanego kucharza. W gospodzie jeszcze wykwalifikowaną służącą, także jeszcze kucharz chyba też jest jeden i do jadłodajni i do piekarni, więc to o tyle problem jest mniejszy, no ale porywać znowu tych trzech to mi się nie chce. Zresztą będzie jak w jakichś przyszłych, powiedzmy, odcinkach, a póki co to nie wiem, no szkoda mi wyprawiać ten statek w fregatę, jak stracę fregatę, to naprawdę już będzie straszne. Póki co mamy tę gryzącą chorobę i nawet mamy załogę jakąś tam na tym statku. Ta płyńcie, a co tam macie? Już tutaj widzę szermierkę na czwórkę, umiejętność broni palnej 4,2. Może dacie radę, może nie zatopicie okrętu od razu. Mam nadzieję. Ostatni pirat tutaj chyba idzie. Idzie, tak jest. Tutaj także cała załoga pojedzie, popłynie na wycieczkę. No tu już pomału te muszkiety dostarczają. Szkoda, że na przykład nie da się zrobić tak, bo tu ma na przykład 13 muszkietów, tak żeby ten statek podpłynął do tego doku i tu się załadował do pełna. Ale się chyba nie da w ten sposób. No i starciłem oczywiście okręt, a czemu by nie? Fantastyczna sprawa, zbudujemy kolejny ket, no bo... Bo co, do porywania rzemieślników to jest bardzo fajny motyw z takim małym stateczkiem. I trzej szkutnice to teraz robią w ekspresowym tempie. Już mamy 30% z okrętu zbudowanego. 45%. 60%. Proszę bardzo, jak pięknie. Zaraz go zbudujemy. No, kapitan William Kidd powraca na wyspę. No świetnie, no wytłumaczcie teraz z tego, co żeś zrobił. Więc no mam puste osiedle.
No było tak fajnie, no bo jak został zbudowany, jak się tutaj zaparkujesz, to powinni od razu załadować wszystko do pełna. Tak jest, nowo zbudowany okręt. Hojnie. No i co? Kuźwa. Do tupy jesteście, wiecie o tym? Kupię tutaj działa. Zaszaleję, minus 700 zł. I zamiast abordaż to będziemy mieć napaść. Wymaga obsługi broni palnej i dział. No to nie jest jeszcze aż tak źle, szabelki tu mają na najgorszym poziomie. Także to by był chyba dobry pomysł, żeby napaść tutaj zrobić. A pójdźcie. Proszę mi tam zarobić. Ona jest bezpieczna dla piratów, ale niebezpieczna dla jeńców, nie? To jest dobry pomysł, bo ja właściwie tylko na kasie mi teraz zależy. No bo piratów mam chyba dość, najwyżej sobie mogę brankę zrobić, ogarnąć. No i najbardziej mi zależy na pieniążkach teraz, tak szczerze mówiąc. Mamy minus 1200 dolarów na koncie. To dobra, spróbujemy napaść. Tutaj też już włączę napaść, żeby była na zaś. No i właśnie, napaść, muszę mieć działa i muszę mieć muszkiety w tym momencie, a nie muszę mieć szabli z kolei. No to muszę szybko tego inżyniera z kolei skołować, żeby te działa zaczęli mi robić, bo działa naprawdę na ten okręt, ja wam zaraz powiem, ile tutaj bym musiał zapłacić za działa. 4940 dolarów. Także nie, dziękuję. Działa sobie zrobię sam. Ile mam w ogóle żelaza tutaj? W piec hutniczy, 0. Nie mamy za bardzo rudy żelaza. Jaką tu mi dziurę w ogóle wykopali? Zobaczcie, jak to jest głęboko teraz. Także tutaj na bieżąco, że tak powiem, z tego żelaza produkujemy. O, dobra, zwyrmowaliśmy łotrów, super. Zrobiliśmy kasę. No i straciłem okręt, fajnie. A przecież napaść, to miało być bezpieczne i w ogóle. Ja pierdzielę, nie, ja się stąd przenoszę. Tracę tu więcej okrętów niż na tym zarabiam. Ja się przeniosę tutaj gdzieś na bok zaraz, wiecie. Dobra, budujemy kolejny ket. Niech będzie, ja tych, chyba jak to się skończy, zaraz znowu nowego zbuduję keta. Kurde. Co w ogóle na tym statku szukać? Zanim wy wypłyniecie, to nie, to trochę potrwa, także wynocham już stąd w ogóle. Ja chyba wystarczy, jak tylko kapitana stąd wyautuję, to już i tak załoga nie będzie przychodziła na statek. Dobra, zbudujemy sobie tego keta i zaraz jak tego keta już się zbuduje, to zaraz zbudujemy drugiego keta. Drugiego keta proszę budować, proszę bardzo. I to jest statek drapieżna czaszka znowu, już chyba był taki. Szalona katastrofa, no, na razie to będzie tylko stała i ładnie wyglądała, bo no, że na razie tym nie wypłynę. Dobra, drapieżna czaszka. Dzień dobry. Nie mamy działu na pokładzie, no to muszę kupić kurde działa za 700 dolarów znowu, jak wy mi to stracicie. Napaść. I wy sobie popłyniecie. Wy sobie popłyniecie tutaj. Odkryjecie nowe lądy, może akurat coś tam będzie ciekawego. Hojnie. No do dupy to mają statystyki. Średnia umiejętność szermierki 2. Działa trochę lepiej, to trochę lepiej. Jak wy się zatopicie, kurde, gałgany jedne, to popamiętacie sobie. I tutaj od razu drugi okręt. I tu zrobimy to samo, czyli tu hojnie. Rejs, napaść. I wy popłyniecie sobie dla odmiany w prawą stronę. Pointa 4, 4, 8, 4, 2. To tu już z szermierką nie jest tak źle aż. I wy mi proszę zarobić ponad 3000, tak żebym wyszedł na plus i mógł sobie tutaj skołować inżyniera. A w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie i na razie.